Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej zwołanej w kontekście dzisiejszych wydarzeń w Rakuszu. Pan Prezydent, pewnie Pan więcej na ten temat. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Państwu za przyjęcie zaproszenia. Uważałem, że w tej sytuacji, w której padają pytania do mnie od rana, od części z Państwa, to pomimo napiętego harmonogramu za chwileczkę rozpoczynają się uroczystości związane z rocznicą powstania jednego z przedszkoli w Wrocławiu. Konieczne jest moje spotkanie z Państwem i ustosunkowanie się do tych działań, jakie prowadzone są na terenie urzędu w tej chwili przez osoby z zewnątrz. Proszę Państwa, chciałbym Państwu powiedzieć, że pod kryptonimem Cała władza w ręce PiS-u prowadzona jest dzisiaj akcja w Polsce, nie tylko w Inowrocławiu, związana z najściem nie tylko już przez służby specjalne, przez agentów służb, tak do tej pory to się działo, ale również w towarzystwie włączonych kamer telewizji publicznej z radnymi PiS-u oraz na czele z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku Inowrocławia mamy do czynienia z dwójką parlamentarzystów, posłów PiS-u, która przeprowadzana jest na podstawie artykułu 19 ustawy. Zaraz Państwu to przedstawię, o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1996 roku. Jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, to każdy poseł ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w którym znajdują się informacje i materiały oraz wglądy w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Jest to zrozumiałe dla mnie i oczywiście my żadnych informacji nie ukrywamy, tak jak dla radnych, jak i dla Państwa, dla dziennikarzy udzielamy tak szybko, jak to jest tylko możliwe, na każde pytanie odpowiedzi. Tak samo i posłów, którzy wtargnęli, organizując swoiste najście, dzisiaj niespodziewane, do mojego sekretariatu. Spotkałem się z nimi, zapoznali mnie z tym zakresem pytań, jakie ich interesują. Wskazałem im miejsce, pomieszczenie odrębne w Urzędzie Miasta, w który sposób niekrępujący mogą swoje działania przeprowadzić. Skierowałem urzędników odpowiedzialnych za pracę urzędu od strony organizacyjnej na czele z sekretarzem urzędu i prawnikami urzędu do współpracy. I takie działania są prowadzone od kilku godzin i będą prowadzone tak długo, jak to posłowie uznają za właściwe i zasadne. W tej chwili przygotowywany jest wykaz umów, bo Państwa posłów interesuje wykaz umów cywilnoprawnych zawartych w Urzędzie Miasta i umów o dzieło od 1 marca 2017 roku. Są kserowane. Najpierw musimy je oczywiście zlokalizować, skserować, bo życzą sobie Państwo otrzymać je do rąk. Przygotowywana jest lista członków rad nadzorczych, nagrody, premie dla prezydenta, podmioty, którym umorzono podatki. To jest to niektóre z tych pytań, na które jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi najszybciej. A dlaczego najszybciej? W rozmowie z posłami, nie ukrywam, wyraziłem swoje zaskoczenie, że posłowie Rzeczpospolitej muszą niespodziewanie wkroczyć do urzędu, żeby żądać odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi są powszechnie dostępne. Są powszechnie dostępne, proszę Państwa, głównie w Biuletynie Informacji Publicznej. I to Państwo jako dziennikarze, ja proszę o zaświadczenie, jeżeli poszperacie w BIP-ie, to macie takie odpowiedzi. Bo kto wchodzi w skład rad nadzorczych, czy w BIP-ach, w spółek to się znajduje, nieraz podajecie nazwiska, oceniacie to. Było to przedmiotem dyskusji, a poseł nie wie, żąda od moich pracowników i ode mnie, nagle wkraczając do gabinetu mojego, zakłócając pracę, pokazując legitymację, że jemu mam obowiązek przekazać takie informacje. Mam.
i przekaże. Stosuje się do prawa obowiązującego, bo to prawo obowiązuje posłów PiS-u, tak samo jak i Platformy. Każdy, kto nie przyjdzie do urzędu z parlamentarzystów, ja mam obowiązek jemu tak szybko, jak to jest możliwe, udzielić informacji. I na to zrobię. Ale ja pytam o sens takich działań. Wykaz umów cywilnoprawnych. No przecież my to publikujemy w BIP-ie również. Dlaczego posłowie czynią z nas, narażają podatników inowrocławskich na koszty dodatkowe, polecając nam, do czego mają prawo, ale polecając drukowanie iluś tam setek takich umów. Po co to jest? Dla mnie to jest pokazówka zwykła. Patrzcie i obawiajcie się, bo jak w tej chwili wam pokażemy, na co nas stać, a jest kampania samorządowa, to jutro pójdziemy do was i do was. I zobaczycie, co to znaczy władza totalna. Nie opozycja totalna, ale władza totalna. Totalna to znaczy całkowita. Nie tylko w Warszawie, tam gdzie jest rząd. Nie tylko w administracji rządowej, co jest normalne, ale w środkach masowego przekazu, najlepiej wszystkich, i w samorządach, najlepiej wszystkich. Łącznie z miastami. Ja nie uważam, aby te informacje, które znajdują się w BIP-ie, które były publikowane w trybie dostępu do informacji publicznej przez nas, żeby to były informacje jakieś odkrywcze, chociażby te, które ja Państwu tutaj przedstawiłem przed chwilą. One mają na celu również, a może przede wszystkim, utrudnienie nam pracy, bo iluś urzędników, w tej chwili 8 urzędników w urzędzie od godziny gdzieś tam około 9 pracuje nad tym, żeby zaspokoić ciekawość posłów. Podkreślam to zgodnie z prawem, bo tak stanowi prawo. Ja się nie żalę, jestem do dyspozycji z pracownikami. Ale jaki jest w tym sens? I druga informacja dla Państwa. Ja myślałem, że jak się rozpoczyna taki najazd, to Państwo są przygotowani, posłowie. Że mają rzeczywiście zestawienie pytań, a my sobie to bierzemy i stopniowo udzielamy odpowiedzi. Niestety. Państwo posiadają około 20 pytań i zagadnień spisanych na kartce i odmówili nam przekazania tego. Ograniczyli się do odczytania i oczekiwania, że my to zrealizujemy. Jest to formuła, przyznacie Państwo, dziwna. Ponieważ jeżeli człowiek chce konkretnie działać, zgodnie z prawem, ale i być konkretnym, bez względu na to, z kim nie rozmawia, czy to jest z PiS-u, czy z Platformy poseł, to ma prawo oczekiwać pytań konkretnie sformułowanych, nie budzących wątpliwości interpretacyjnych. Te działania trwają kilka godzin, między innymi dlatego, że musieliśmy z zespołem urzędników spotkać się z Państwem posłami i właściwie zastąpić ich w ich pracy. A wiecie, na czym to polega? Na tym, że pani referentka, oderwana od biurka jednego z wydziałów, musiała usiąść przy nich i spisywać te pytania i zagadnienia, z jakimi oni do nas przyszli. Bo odmówili przekazania pisem, mało tego, zmieniają w trakcie tych swoich działań rzekomo kontrolnych sens pytań niektórych. I to nas zaniepokoiło. My nie chcemy się narazić na zarzut taki, że nie udzieliliśmy odpowiedzi, albo udzieliliśmy odpowiedzi nie na takie pytanie, tak sformułowane, jak chce ta osoba. Bo mam wrażenie, że nie chcę krzywdzić nikogo, ale że również z taką intencją mogli ci Państwo się u nas pojawić. Bo jeżeli oczekiwali odpowiedzi konkretnej, nic nie przeszkadzało w tym, aby złożyli nam to również w formie pisemnej. Oprócz formy ustnej, ale również pisemnej. Jeżeli ja Państwa, jako dziennikarzy, zapytuję nieraz, albo przepraszam, proszę Was nieraz, jak mnie o coś pytacie, że to jest poważna sprawa tym bardziej, proszę, sformułujcie pytanie pisemnie. To nie dlatego, że przeze mnie przemawia jakaś złośliwość, ale chęć precyzji, odpowiedzi, jaką my mamy udzielić. Bo ustnie można różne rzeczy powiedzieć, zgłosić, ale jeśli ma do czynienia z administracją, czy to z posłami, czy z radnymi, czy z burmistrzami, prezydentami, to tu wchodzi w rachubę już prawo i odpowiedzialność olbrzymiej. Tu nie można sobie pozwolić na jakieś górnolotne stwierdzenia. To muszą być konkrety. A co ja miałem odpowiedzieć
na pytanie, jakie mi tutaj zadali posłowie, pierwotnie sformułowane w taki sposób. Jakie straty poniósł Urząd Miasta w wyniku wystawiania tutaj w ubiegłym roku faktur fałszowanych? Czyli takie samo pytanie, jak w ubiegłym, jak przedwczoraj na sesji Rady Miasta mi zadano. Dokładnie takie samo. No i kiedy prosimy o sformułowanie tego pytania, pisemne już, to państwo posłowie zmienili dzisiaj sens tego pytania na całkowicie inne. Już nie chodzi im o to, ile strat poniósł urząd w wyniku tych fałszywych faktur, tylko o coś zupełnie innego związanego z fakturami w innym okresie czasu. I to jest fakt. Ja to słyszałem, słyszeli to również moi pracownicy, a potem po jakichś konsultacjach z kimś telefonicznych, jakie posłowie nieustannie przeprowadzają, aby ktoś ich instruował, jakby coś uzgadniali tutaj w trakcie pobytu w urzędzie, oni do niejako protokołu tego pisemnego formują inne pytanie, już nie takie. A dlaczego nie takie? Dobrze, że nie takie, bo ja na sesji rady już odpowiadałem radnym na podobne sformułowane pytanie. Nie można naruszyć tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy. Artykuł 241 Kodeksu Karnego mówi, kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznej wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim został ujawniony w postępowaniu sądowym. I to w nawiązaniu do ustawy o dostępie informacji publicznej, artykuł 1, punkt 2. My nie możemy takich informacji upowszechniać, dopóki trwa postępowanie w tym zakresie przygotowawcze. Są stawiane stopniowo zarzuty różnym osobom. Jakże ja mam podać kwotę? Ja mam naruszyć prawo, żeby potem ci sami ludzie, taki radny PiS-u przedwczoraj, albo dzisiaj poseł, złożył doniesienie do prokuratury na mnie? Przecież to są prowokacje. Ja gorąco państwa proszę jako dziennikarzy, bądźcie uczciwi, nie ulegajcie tego typu demagogii. Żądajcie tak jak ja, na każdym etapie tego typu pytań, górnolotnych różnych stwierdzeń i akcji, podstawy prawnej. Bo można wiele powiedzieć, można wiele napisać, wiele obiecywać, ale jeżeli nie ma podstawy prawnej ku temu, to wszystko zbudowane jak zamki na piasku. To tylko potrzeba czasu, żeby to się rozsypało, bo to jest nieuczciwe. Ja przed tym przestrzegam. W dzisiejszych działaniach zauważam coś niedobrego w tych działaniach. Jest to taki nowy wymiar kampanii samorządowej, jaka toczy się już w Polsce, wbrew ustawie zresztą, ustawa jest złamana. Ewidentnie, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, bo kampania się już toczy, a nie powinna się toczyć. To są działania, które mają pomóc w opanowaniu miast bardzo ważnych dla PiS-u w Polsce, w których gdzieś tli się jeszcze ta myśl niezależna, myśl walki o samorząd, a w których jeszcze pracują ludzie, którzy ten samorząd tworzyli w Polsce w 1990 roku i których uczyć, co to jest samorządność, to nie wypadałoby. Proszę państwa, tego typu akcja przeprowadzana jest nie tylko w Inowrocławiu od dziś godzin porannych i dlatego to moje stwierdzenie dotyczące akcji pod kryptonimem Cała władza w ręce PiS w Polsce, ponieważ jest przeprowadzona w kilku miastach w Polsce, w których na czele miast stoją prezydenci związani z ugrupowaniami opozycyjnymi. Nie słyszałem o żadnym mieście, do którego urzędu dzisiaj w godzinach poradnych nie wkraczaliby posłowie PiS-u, których prezydent jest PiS. Proszę bardzo, żebyście to również wzięli pod uwagę, jakimi nićmi jest ta akcja szyta. I na koniec jeszcze chcę państwu tutaj potwierdzić. Nie utrudniamy prac państwa posłów. Do godziny 15:30 pracownicy są zobowiązani do udzielania takich informacji, jakie sobie życzą w moim imieniu. Jutro o 7:30 zapraszamy państwa posłów również. Zorganizujemy się może lepiej niż tak nagle, z doskoku, to się dzisiaj stało, ale proszę mi wierzyć, że nagle wkracza ekipa, otwierają drzwi do mojego gabinetu, sekretariatu,
włączone kamery i grupa ludzi krzyczących, domagających się natychmiast uzyskania informacji, bo się należy, no to wymagało to troszeczkę czasu, aby zorganizować tutaj pracę, przygotować urzędów, przestawić troszeczkę, choćby znaleźć tych 7 pracowników lub 8, którzy będą wyszukiwali dla posłów te informacje, jakich oczekują. I tak to zrobiliśmy, praca trwa. W tej chwili myślę, że większych utrudnień nie ma. Z góry chcę przeprosić wszystkich tych interesantów, którzy być może tutaj zaskoczeni są w dniu dzisiejszym takimi nadzwyczajnymi działaniami, no ale są one spowodowane z przyczyn nie leżących po naszej stronie. Wyraźnie chcę to podkreślić. Jestem do Państwa dyspozycji, zanim udam się do Natalki Kubusia. Panie Przewodniczący, jeżeli mogę się tylko tam, chodziło również o wyniki kontroli właśnie co do afery fakturowej. Czy to również gdzieś było dostępne, że posłowie mogli... Tak, posłowie zmienili swoje pytanie z pierwotnego, z tej ilości środków na wyniki kontroli. Wyniki kontroli są opublikowane na stronie BIP-u od listopada, od 19 chyba do 20 listopada. To jest od tego momentu, w którym kontrola została zakończona. Mało tego, ja o tych wynikach kontroli informowałem Państwa. Niektórych z Was tutaj na konferencji prasowej, jaka odbywała się w przeddzień tej wielkiej akcji CBA, tu w tym pomieszczeniu. I Państwu, przepraszam, opublikowałem wyniki tej kontroli w BIP-ie i one się tam znajdują. I prawdą jest to, co Pani mówi, że posłowie mnie zapytują o protokół z tej kontroli, czy wyniki tej kontroli. Kontrolę nie przeprowadzałem ja osobiście, ale przeprowadzał zespół kontroli. Zespół przygotował te wyniki kontroli, ja zatwierdziłem oczywiście, patrząc na czynności, jakie były podejmowane. Przekazałem również, i myślę, że tutaj nie zdradzę, nie naruszę prawa, że powiem, przekazałem również do CBA. Załączyłem w swoim doniesieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. I dzisiaj posłowie przychodzą po kilku miesiącach i żądają ode mnie tego, co powszechnie jest wiadomo, a przynajmniej powinno być wiadomo. Więc ja nie wiem, dlaczego posłowie tego nie znają. Dlaczego posłowie o tym nie wiedzą. Tego, o czym my wszyscy wiemy. A z czego tajemnicy przecież nie czynimy. No wyniki kontroli wówczas można różnie te wyniki oceniać. Gdybym miał już na coś zwracać uwagę. Mogą się komuś podobać, nie podobać. Ale posłowie pytają o wyniki kontroli, o protokół przecież. A to nie podlega dyskusji, że jest to fakt powszechnie znany. Więc po co to? Nie wiem. Panie Przewodniczący, można? Ja mam takie pytanie, bo kontrola, którą Pan przeprowadził, pokazała, że tam w tej chwili dokładnie mogło się być 50 kilka tysięcy, tak? Przepraszam, że muszę przerwać. Nie ja przeprowadziłem zespół, to nie przeprowadziłem. Dobrze, ale... Tak. Na kilkadziesiąt tysięcy. Tak, kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast teraz mamy informację z CBA, że ta kwota przekroczyła 150 tysięcy. Czy ta kontrola, która była przeprowadzona w urzędzie, była niekompletna, niedokładna, że jest taka różnica? Proszę Pani, przeprowadzane jest postępowanie. Tak jak Pani powiedziałem przed chwilą, ja mam informację, ale nie mogę ich Pani przekazać. Z tego prostego względu, że naruszyłbym tajemnicę postępowania przygotowawczego. Jaka jest określona jako czyn karalny w kodeksie. I myślałem, że Pani to przyjęła do wiadomości. No przykro mi, że Pani tego nie przyjmuje, tak samo jak poseł, ale mogę tylko wyrazić przykrość. Bo ja nie mogę. Ja nie mogę ujawnić informacji z tego postępowania. Ja mogę przekazać tylko te, które publikowałem, powszechnie Państwu znane również i dzisiaj poseł również przypomina. Opublikowałem protokół. A co do szczegółów, to jest do analizy w tym postępowaniu przez CBA i przez prokuraturę. Bo to prokuratura przeprowadza, pod kontrolą prokuratora postępowanie jest prowadzone i to prokuratura stawia, jak się okazuje, różnym osobom co kilka tygodni zarzuty. I pani... Chodzi właśnie o tą różnicę, że pana kontrola nie wykazała. Ale powiedziałem przed chwilą i proszę to przyjąć. Jest postępowanie prowadzone, i informacje na ten temat objęte są tajemnicą prowadzonego postępowania do momentu zakończenia. Nie zakończyło się.
Jak się za krótko by się okazać, że może to jest na 100 tysięcy, może na 150, może na 200, a może na 40. I pani oczekuje ode mnie odpowiedzi innej? Ja nie prowadzę postępowania w tym zakresie. Proszę zwracać się do CBA i do prokuratora. I przepraszam, nic więcej do powiedzenia nie mam, bo nie mogę mieć. Ja nie prowadzę śledztwa w tej sprawie. Nie jestem do tego uprawniony. Każdy z państwa dziennikarzy, każdy z mieszkańców wie, że śledztwa prowadzone są w Polsce pod nadzorem prokuratora. I to jest zła wola z mojej strony. Proszę nawet takie sugestie nie stawiać. Panie prezydencie, jeżeli chodzi o ekwiwalent za urlop i nie urlop, czy tego też pan nie może ujawnić? Czy nie ma pan wiedzy, ile pan miał urlopu przez... Przecież to jest ujawniane powszechnie. Musiałem sięgnąć do BIP-u, no przecież to są do odpowiedzi na dla radnych na pytania, na państwa pytania. No przecież proszę się pamięcią tylko wstecz. Ja w tej chwili tutaj nie mam tego odnotowanego, ale to są informacje, które... No nie wiem, no to jest niemożliwe. Mamy o wcześniejszych kadencjach, natomiast nie wiemy, jak wyglądało to w tej kadencji. Proszę pani, w tej kadencji również, do prostu Gazeta Pomorska publikowała. Panie redaktorze, proszę koleżance przypomnieć. Z tego samego koncernu medialnego, w jakim pracujecie. Bo ja bardzo proszę panią, panie redaktorze, o nietworzenie jakiejś aureoli czegoś, że ja zatajam jakiekolwiek informacje. Ja je podaję, korzystając z pomocy pani rzecznik, która za to bierze również środki finansowe, tak szybko, jak to jest możliwe. I te dotyczące urlopów wykorzystanych w tej kadencji również przekazałem i zostały opublikowane w Gazecie Pomorskiej kilka tygodni temu zaledwie. I co pani ma? To dlaczego pan nie może od razu udzielić się... Bo ja nie pamiętam w tej chwili. Przecież to jest proste. Natomiast udzieliłem informację poprzez rzecznika prasowego. Powtarzam, jeszcze raz pani powtórzę. Proszę sięgnąć do gazety. Jeżeli nie, to my pani Gazetę Pomorską odszukamy. Ale pani przecież tam pracuje. Pani pracuje w Gazecie Pomorskiej i pani nie wie, że taką informację gazeta publikowała? Pracuje w Polska Press, nie w Gazecie Pomorskiej. No ale pisuje pani również w Gazecie Pomorskiej, pani teksty również widuje. Pisuje pani? Pisuje pani. No jeżeli pani pisuje w tejże gazecie, tak pani może nie widzieć, że ta informacja, którą pani pyta, to w tej gazecie się pojawiła. No co ja mam redaktora naczelnego, informować donosiciela, mam się bawić? Daleko jestem od tego. Że pracuje tu dziennikarka, która nie czyta gazety, od którego wydawcy pieniądze pobiera. Panie prezydencie, no już pan do prezesa nawet pisał, do prezesa Polski prezydent. Więc... No więc właśnie może dlatego pani pyta. Ja proszę gorąco o pytania, proszę państwa. Jestem do dyspozycji. Kiedy pan udzielił wszystkie odpowiedzi na pytania posłów? Tak szybko, jak to będzie możliwe. Bo tych pytań jest 20 pytań i niektóre wymagają tak zwanej... Zgłaszane są jakby w trybie informacji przetworzone, czyli my musimy wyciągnąć z wielu różnych źródeł, zrobić tabelki. I to nie potrafię panu tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno tak szybko, jak to jest możliwe. I to obiecuję i posłom, i państwu. Ponieważ, jak powiedziałem, nie mamy nic do ukrywania. A właśnie, panie prezydencie, w takim razie zostali państwo zaskoczeni, że dzisiaj posłowie się pojawili i pan mówi, że pewne dokumenty są w BIP-ie dostępne. Nie można było po prostu od razu powiedzieć, drodzy państwo, proszę usiąść do komputera, urzędnik państwu to wydruje, to jest to i tamto. Tak, powiedziałem państwu posłom na spotkaniu w gabinecie, jakich zaprosiłem, powiedziałem, że to i to jest w BIP-ie i to jest zaskoczone. Myślałem, że jak się spotkają z moimi urzędnikami, no to zrezygnują z tych akurat pytań, ale nie. Mało tego, uzyskali moi pracownicy odpowiedź, że nawet tu, gdzie chodzi o umowy cywilnoprawne, które są w BIP-ie przeżytkowane, to państwo będzie pośledzicie nieraz, to zażądali w formie pisemnej, po prostu kserokopii. I jak powiedziałem tutaj państwu, są te kserokopie wykonywane. Są, ale jest ich bardzo dużo. Nie potrafię powiedzieć, ile będzie. I jeżeli mnie pan redaktor zapytuje, kiedy to się zakończy, ja nie wiem kiedy. Ja nie mogę połowy urzędu skierować do obsługi dwójki państwa posłów z PiS-u. Bo nie taka moja rola jest. Więc ja muszę też wyważyć tutaj interes publiczny, i tutaj spełnianie funkcji usługowych dla mieszkańców Inowrocławia, czyli w określonym terminie wypełnianie naszych obowiązków jako pracowników urzędu od obowiązków
czy w stosunku do obowiązków, jakie spoczywają na mnie, jeżeli chodzi o udzielanie informacji dla parlamentarzystów. I to czynię. Także będą systematycznie przekazywane odpowiedzi dla państwa. Czy dzisiaj pan prezydent udzieli w ogóle jakieś odpowiedzi na pytania? Tak, w tej chwili ja informowałem tutaj na początku mojej wypowiedzi pani Renato. I na ile? Że w tej chwili... Proszę posłuchać, cierpliwie. Bardzo cierpliwa pani dzisiaj jest. Jakoś tak pełna emocji kobieta. Nie potrzebuje. Nie, zawsze jestem. Zawsze? Nie. Potrafi pani być... W tej chwili drukowane są, powielane, przepraszam, dla państwa umowy cywilnoprawne. Jak się to zakończy, otrzymają listę członków rad nadzorczych i mamy w kolejności kolejne punkty, jeżeli tylko wytrzymają i będą nadal na terenie urzędu. Jeżeli nie, no to oczywiście, jeżeli inną formę wybiorą, to my będziemy przekazywali w kolejnych dniach. Nie ma problemu. I jeszcze raz podkreślam, nie ma problemu dla nas od tej strony. Ale forma wybrana przez posłów, nie wiem, czy przyznacie państwo, czy nie, ale jest zaskakująca, dziwna, ukrywana. Nie będziecie informowani o tym, że przyjadą? Nie, nie. Żadnej informacji, absolutnie. Ja przecież tu miałem spotkanie na sali kominkowej w jednej ze spraw takich bardzo ważnych, w jednej z dzielni. Byli goście zaproszeni z jednej z wspólnot mieszkaniowych, Gwiazdka Spółdzielni Mieszkaniowej. Ja mogę za państwa pośrednictwem przeprosić, że osobiście nie uczestniczyłem, a mój zastępca uczestniczył w tym spotkaniu, ponieważ nie mogłem. Uznałem, że tamta sprawa jest ważniejsza, aby nie narazić się na opinię, że lekceważę posłów, bo dla mnie mniej istotne jest to, czy to jest poseł z PiS-u, czy z Platformy. Ja jestem urzędnikiem i tak etos urzędnika samorządowego rozumiem i mam obowiązek spotkać się i godnie reprezentować miasto i Nowrocław w rozmowach z każdym z posłów. Ja mogę wyrazić tylko zaskoczenie, że tak rzadko ci posłowie się w sprawach dla Inowrocławia pojawiają. Bo jest to ich zaledwie druga wizyta w trakcie tej kadencji i druga w podobnych okolicznościach. Podobnych. To jest spotkanie przed ratuszem, wywołanie zbiegowiska, kamery telewizyjne, dziennikarze proszeni, zarzuty jakieś stawiane, czyli tworzenie takiej otoczki no, czegoś bardzo hałaśliwego. Nie pojawili się ani razu, żeby tak normalnie porozmawiać. Próbowali normalnie porozmawiać. No ale to jest kwestia wyboru pewnego. I to chyba ma przyczyny oczywiście polityczne. W końcu to Jarosław Kaczyński 2 lata temu powiedział, że mamy 2 sorty w Polsce obywateli polskich. Pierwszy sort to są ci, którzy tam rządzą, a drugi sort to jesteście. Czyli ja. Ja rozumiem, że jest to konsekwencja tej zasady, która jest żelazną konsekwencją stosowana i będzie stosowana tak długo, dopóki w Polsce będzie ta władza, która jest w tej chwili. Mówię to z dużą przykrością, ponieważ jestem samorządowcem od 1990 roku. W różnych miejscach pracowałem, z różnymi miałem rządami do czynienia, z różnymi ministrami, wojewodami. Natomiast żadna ekipa, ani prawicowa, ani lewicowa, ani ludowa, rządząca w Polsce, nie stosowała takich zabiegów idących w kierunku stworzenia państwa totalitarnego, czyli powrotu tak naprawdę do korzeni sprzed 90 roku, jakie to zabiegi czyni ta ekipa rządząca w tej chwili. I nie dziwię się, że również my jesteśmy w takim razie na tym celowniku i będziemy. Tak długo, dopóki my będziemy. Bo jeżeli my znikniemy, to inni może się poczują zastraszeni, może ze względów na miejsca pracy, zarobki, gdzieś tam dojdzie do otrzeźwienia, nastąpi krok w tył. Czyli typowy mechanizm, jaki w państwie totalitarnym występował, jaki występował w państwie komunistycznym kiedyś. Paradoksem jest to, że ci, którzy mówią, że walczyli z komunistami, stosują tak naprawdę w dużym stopniu, no nie w całości, nie chcę nikogo obrazić, ale w dużym stopniu korzystają z mechanizmów władzy sprzed 90 roku w Polsce. A ludzie, społeczeństwo w podobny sposób reaguje. Jedni stawiają się, inni przypatrują, co będzie dalej, a jeszcze inni robią kariery.